Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Gwincika, poświęconemu oczywiście Radzie Balansu. I teraz tak, co do moich zmian, z jakich rozmyślałem, więc będę robił to jakby tak na żywca, kappa, ale w sumie zazwyczaj właśnie tak to sobie tutaj oczywiście, moi drodzy kochani widzowie, robię. Dobra, więc teraz tak, zaczniemy sobie oczywiście po kolei. Tylko teraz tak, czekajcie, kosz werbu, cyk. Dobra, i zaczniemy tak. Studencik, zwiększenie werbunku, znaczy zwiększenie siły, studentka, zwiększenie siły. I zwiększenie siły tutaj. Co zasługuje według mnie na zwiększenie siły? To jest dobre pytanie. To jest akurat dobre pytanie. Ale myślę, że tutaj. Może tak dość trochę kontrowersyjnie, ale jest taka pewna karta, która też nie jest jakoś za często widywana. No może tam w niektórych archetypach, ale zakostałbym to po prostu na Yennefer z Wegenbergu. Raczej na tym trzecim miejscu, bo nie sądzę, że taka tam jakoś tej zmiany miałaby dostać, aczkolwiek niech będzie, niech będzie. Teraz tak, zmniejszenie siły. Dobra, czyli teraz tak, przejdziemy sobie. Pytanie, czy od razu do frakcji potworów. Dobra, przejdźmy od razu do frakcji potworów. Nie wiem, czy tylko tą kartę umieszczę jako pierwszy, na pierwszym miejscu, czy nie. Zobaczymy. Ale tak, gdzie jest... dobra, mamy. Może jednak na drugie miejsce. Może na drugie miejsce. Dobra, i kolejną kartą, to teraz tak, przejdziemy sobie do Skeige. No mimo wszystko, sorry panie Sigwald, ale jednak tą siłę byśmy tutaj sobie panu zmniejszyli. Tak sobie mi się wydaje. I kolejną kartą też będzie karta z Naskeige. I ta karta, nie wiem czemu ona dostała tego buffa, ale wydaje mi się, że to trochę za dużo. Jakby ona nie dość, że odciąża nam deczek, zadaje jeszcze wrogiej jednostce losowej 2 punkty obrażeń, to czemu ona ma mieć 7 za 8? Trochę mi się to jakby nie klei, no nie? Więc no jednak tutaj mimo wszystko Koral przywróciłbym do tej starej siły, czyli do 6 punktów siły. Ale oczywiście dajcie znać, co wy o tym widzowie sądzicie. Na Sigwald, no sam sobie jest oczywiście bardzo mocną kartą, więc no tutaj raczej też jakby nie muszę jakoś tego bardzo argumentować, dlaczego akurat jemu zmniejszyłbym siłę. Może werbunek, ale nie, werbunek chyba nie, jednak chyba zmniejszyłbym tą siłę, nie? Taki trochę mniejszy nerfik, ale jednak zawsze jakiś tam by faktycznie i był. Teraz tak, co do kosztu werbunku zwiększenia, to znowu przejdziemy sobie do frakcji potworków. Jak się nie mylę, to jest karta, na którą chyba też głosowałem ostatnim razem, czyli Królowa Krwopająków. No jest bardzo kartą taką upierdliwą, można ją łączyć właśnie z jakimiś idrami, tugo mędrcami i tak dalej, dlatego no ta karta zasługuje tutaj jakby na werbunek wyżej, albo nawet na 2 werbunki wyżej, tak bez kitu, nie? Dobra, teraz tak, mały buffik zrobiłbym tutaj dla Nilfgaardu. Nie, czy ta zmiana przejdzie, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, a mianowicie dałbym sobie przeherę na koszt werbunku, żeby tutaj zwiększyć koszt werbunku właśnie pod przeherę. A kolejną zmianą też będzie zmiana frakcji, a mianowicie pobudzenie. Jakby na pobudzeniu da się jakiś teraz już nawet w miarę sensowny deczek sobie oczywiście skleić, bo akurat ten deczek, który wam pokazywałem, nagrałem go jakiś czas temu, no to tym deckiem wbiłem w ogóle pro, co ciekawe. Ale no, myślę, że zasługuje to zwiększenie prowizji, no nie? Jakby naprawdę tego pobudzenia jest dość mało. I dalej, jakby ja odbieram osobiście pobudzenie jako bardziej memiczne talie niż coś właśnie metowego, no nie? Dlatego no, tutaj jednak zwiększyłbym koszt werbunku pod to pobudzenie. Czemu by nie? Mam nadzieję, że jakby tutaj no nie jest to zbyt kontrowersyjna decyzja jakby, no nie? Dobra, dalej mamy oczywiście zmniejszenie kosztu werbunku. No i tutaj, słuchajcie, moi drodzy, nie ma szans, żebym na tą kartę zdumnie zagłosował, bo tutaj no musi być Vatier. Jak dla mnie musi być Vatier. No karty kompletnie nie widuję, a z chęcią bym coś stworzył sobie tutaj właśnie w Nilfgaardzie pod jakichś szpiegów i tak dalej. Więc no kurczę, no jeden prowizja niżej dla Vatiera, no raczej nikt by się nie obraził, słuchajcie, raczej nikt by się nie obraził. Już nie będę też głosował na zwiększenie mu siły, bo no na razie zróbmy chociaż prowizję, a potem pomyślimy, kappa.
Drugą opcją tutaj, znaczy drugą kartą, na którą to zagłosował, jest karta, na którą głosowałem przy pierwszej radzie balansującej, z tego co pamiętam. Potem trochę o tej karcie zapomniałem, ale faktycznie zagłosuję. Smoczy sen, prowizja niżej. Też koniecznie. Gdyby Smoczy sen dostał prowizję niżej, to nawet można by coś tam było próbować jakoś pobawić się wtedy z Neckerem, kto wie. Ale wydaje mi się, że co najmniej z dwie prowizje niżej ten Smoczy sen powinien dostać, żeby jakkolwiek ta karta w ogóle mogła myśleć o tym, żeby wrócić do jakiegoś bardziej stałego grania, jakkolwiek to brzmi, no nie? I ostatnią kartą będzie... No nie chcę ten Erden głosować kolejny już raz, bo ta zmiana i tak raczej jest... Nie, że może bezsensowna, ale nie wiem, czy ona przejdzie, więc wiecie co? Zrobiłbym to inaczej. Yennefer z Wegenbergu dałbym prowizję niżej, werbunek niżej. No dobra, przeryzykuję. Dałem jej prowizję niżej. Dlaczego przeryzykuję? Bo wtedy można łączyć ją z Neckerem. Ale myślę, że jak na jeden sezon można coś takiego przetestować, czemu by nie? Może wtedy naprawdę fajne komba robić sobie właśnie z Neckerem i na przykład z tą Yennefer. Wiadomo, i tak głównie raczej pod frakcję potworów takie komba można byłoby robić, aczkolwiek mimo wszystko... Czemu by nie? Czemu by nie spróbować? A tutaj w takim razie siłę, zwiększenie siły. Damy sobie, znów pójdziemy do Króla z Północy i tu damy Adalię. Czemu by nie? Adalię też jakoś nie za często widuję, a jeśli już mam ją widywać, to... Chociaż nie, nawet chyba nie pod rębaczy. Ona dawniej chyba była bardziej widoczna pod zwiadowców rębaczy i pod kopiowanie po prostu kuszników. Tak mi się wydaje. Bo pod rębaczy mamy Idarana, mamy Boholta, więc tam Adalia raczej też nie jest widoczna. A ona nie robi jakichś wielkich punktów. Stwórz za rekopię bazową w brązowej, nieneutralnej jednostki z twojej reki, jest to nie daje jej tarczę. No jedynie to, że daje tą tarczę. Ale mimo wszystko zagłosowałbym tutaj na zwiększenie siły dla Adali. I akurat ta zmiana troszkę może być kontrowersyjna, ale dajcie znać, co o tym sądzicie. No bo najbardziej boję się właśnie Adali i Yennefer, że te zmiany mają jakby najmniej szanse na przejście. Dlatego oczywiście umieściłem te dwie zmiany jakby na tych najniższych stopniach i tyle. Także cóż widzowie, to będzie na tyle, jeśli chodzi o moją obecną tutaj radę balansującą. Dajcie oczywiście znać w komentarzach koniecznie, z czym się zgadzacie, a z czym się nie zgadzacie. I też oczywiście piszcie, co, jak wy głosowaliście, no nie? Także cóż widzowie, oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajkach, sprawdźcie linki w opisie, zostawcie właśnie jakieś komentarze zasięgów, a my widzimy się już w kolejnych materiałach. Czyli widzimy się we wtorek, to będzie ostatni odcineczek z Gwinta w tym sezonie. No a później poczekamy po prostu sobie na zmiany i coś tam w kolejnym sezonie podziałamy pewnie znowu z Gwintem. Czy będzie jakaś potem nowa seria? Jeszcze nie wiem, zobaczymy widzowie. Także cóż, see ya i do następnego.